Generał. Skrzypczak oburzony publikacją. Chodzi o moją rodzinę, generał. Waldemar Skrzypczak oburzony publikacją. Chodzi o moją rodzinę. Rosyjscy hakerzy, powiązani z rosyjskimi służbami, mieli splądrować skrzynkę mailową byłego dowódcy wojsk lądowych generał. Waldemara Skrzypczaka. Następnie opublikowali w serwisie Telegram materiały, które dotyczyły analizy możliwego przebiegu ataku wojsk Rosji na Polskę. Nie od dzisiaj wiem, że jestem obiektem ataków, bo często krytykuję Rosję, mówi interim.pl Wojskowy. Jako stary żołnierz niczego się nie boję. W całej sprawie chodzi o moją rodzinę, podkreśla. Informacje o rzekomym włamaniu do poczty elektronicznej byłego wiceszefa Mon podała Gazeta Wyborcza. Kiedy jednak zadzwoniliśmy do generała, żeby zapytać go o sprawę, nie ukrywał swojego oburzenia. Po co pisać takie rzeczy? To dla mnie bulwersujące. Informacje o włamaniu na skrzynkę mailową polskiego generała to ogłaszanie rosyjskiego sukcesu na naszym terytorium, uważa Skrzypczak. Działanie na rzecz putinowskiej propagandy i wywiadu. Mogę tylko pogratulować autorom. Przecież nie tylko mnie włamali się do skrzynki, a światło ogłoszono, że ja padłem ofiarą hakerów, obrusza się. W swoim artykule Gazeta Wyborcza podkreśla, że skradziona analiza to część gry strategicznej, którą w ubiegłym roku organizowała Fundacja Centrum Analiz Strategicznych i Bezpieczeństwa. Prezes instytucji, Mariusz Kordowski, powiedział dziennikarzom, że dokumenty nie były tajne, ale nigdzie ich dotąd nie publikowano. Należy do Rady Nadzorczej Spółki Playoff Battle, więc gry wojenne robimy cały czas. Materiały które opublikowano w serwisie Telegram były na kilkunastu skrzynkach. Nie od dzisiaj wiem, że jestem obiektem ataków, bo często krytykuję Rosję, mówi interi.pl Skrzypczak. W sprawie przestępstw w sieci wymierzonych we mnie powiadomiłem prokuraturę i policję. Przywykłem do tego i mam to gdzieś. Bo co mogę zrobić? Pyta. Chodzi o rodzinę jak zdradziło nam były dowódca wojsk lądowych. To wcale nie pierwsza nieprzyjemna sytuacja związana z aktywnością w sieci. Na jego skrzynkę mailową próbowano się włamywać już kilkukrotnie. Co więcej, Rosjanie zakładali mu fałszywe profile w mediach społecznościowych. O tym, że istnieją, dowiedział się od kolegi z wojska. Pięć lat temu Rosjanie po raz pierwszy założyli mi Facebooka. Zadzwonił do mnie generał Bogusław Pacek i zapytał. Dlaczego odrzucam jego prośbę o dołączenie do znajomych? Byłem zaskoczony, bo nigdy nie miałem konta w tym medium. A o całej sprawie dowiedziałem się od niego tłumaczy interi.pl Waldemar Skrzypczak. Jak mówi nam generał, on sam, jako stary żołnierz, niczego się nie boi. Jest jednak zbulwersowany, bo doniesienia o rosyjskich atakach ciężko znoszą jego najbliżsi. Jeżeli żona dowiaduje się, że miałem Facebooka. Nie wiadomo, kto go założył, a w profilu ktoś opisuje mnie jako wdowca to, jak ma się poczuć. Jak kobieta może zareagować na coś takiego? Denerwuje się generał. Nie ukrywa jednak, że należało się spodziewać ataku. Nigdy nie byłem przychylny Rosji, wypowiadałem się na jej temat, więc nie jestem zaskoczony. Rozmawiał, Jakub Szczepański.